Witam Was serdecznie na kanale Tu i Teraz Podcast, mam na imię Paweł i zapraszam na spotkanie z trzema królami, którzy tak naprawdę królami nie byli. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. A na początek sięgnijmy do źródła. W Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale drugim czytamy: Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowanie króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. I dalej. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. W greckim tekście jest użyte słowo magoi i oznacza magowie, astrolodzy, wróżbici, mędrcy. Nie wiemy dokładnie, skąd przybyli mędrcy, bo wschodem nazywano wówczas cały obszar poza Jordanem, a więc Arabię, Mezopotamię, Persję. Ewangelia nie wspomina również o tym, ilu ich było, ale skoro mędrcy złożyli trzy dary, to w IV wieku przyjęto, że mogło ich być trzech. Na mozaice z około 520 roku pojawiły się znane nam imiona w takim brzmieniu: Baltazar, Melchior, Gaspar. Jednak ich imiona brzmią różnie w różnych tradycjach. I tak na przykład w tradycji gruzińskiej brzmią Viskar, Melikon, Valastar, a w tradycji greckiej Apellikon, Amerin, Serakin. Od XII wieku Kacpra, Melchiora i Baltazara zaczęto uznawać za przedstawicieli Europy, Azji, Afryki. Najwcześniejsze malowidła, zwłaszcza te z rzymskich katakumb, przedstawiają podobizny dwóch, czterech, a nawet sześciu mędrców. Tradycja syryjska i ormiańska wspominają 12 mędrców, zestawiając ich z 12 apostołami, a aż 60 mędrców podaje tradycja koptyjska, czyli jak widzimy, wcale nie musiało ich być trzech. Mędrcy ofiarowali złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznacza wszystko, co piękne, bogate i wartościowe. Kadzidło jest symbolem modlitwy, która wznosi się ku Bogu jako wyraz oddawanej mu czci i chwały. Mirra jest cennym balsamem używanym podczas uroczystości. Namaszczano nią także zmarłych i dodawano do wina skazańcom jako środek znieczulający. Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi złoto, uznając w nim króla, kadzidło, uznając w nim Boga, i mirrę, uznając w nim człowieka. Te trzy dary wskazują, że Jezus jest królem, Bogiem i człowiekiem. Od przełomu XV i XVI wieku w kościele święcimy kredę i kadzidło. Zgodnie z tradycją, kiedy wracamy do naszych domów, na drzwiach piszemy litery C plus M plus B i daty bieżącego roku, które wbrew powszechnej opinii nie odnoszą się do imion mędrców, lecz pochodzą od pierwszych liter łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat, co oznacza: niech Chrystus błogosławi ten dom. Droga, którą przebyli mędrcy, była wytyczona znakami, które odnajdywali w przyrodzie i w słowach proroctwa z Pisma Świętego. Z wielu informacji musieli wybrać te właściwe. Do tego trzeba wielkiej mądrości, przenikliwości i otwartości na Boże prowadzenie. Mędrcy są dla nas wskazówką, że aby dotrzeć do Jezusa, należy łączyć wiedzę o świecie ze Słowem Bożym.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, powszechnie nazywana Świętem Trzech Króli, w Kościele Katolickim obchodzona jest 6 stycznia. Od jakiegoś czasu kojarzona jest także z orszakami Trzech Króli. Pierwsze takie orszaki odbywały się w Hiszpanii, w niektórych miastach Meksyku, a także w innych miejscach na świecie. Pierwszy polski orszak Trzech Króli wyszedł na ulicę Warszawy w 2008 roku jako kontynuacja jasełek w Szkole Żagle Stowarzyszenia Sternik. Dziś orszaki takie stają się tradycją. Barwne korowody przechodzą ulicami wielu miast naszego kraju. Orszak prowadzą zwykle trzej królowie, a na trasie odbywają się różnego rodzaju inscenizacje, na przykład dialog Maryi z Gabrielem, walka aniołów ze złem, spotkanie na dworze Heroda. Wszystko to przeplata wspólne kolędowanie. Kulminacyjnym momentem orszaku jest pokłon składany dzieciątku. Orszak jest wspaniałą okazją do publicznego wyznania wiary, wspólnego świętowania Bożego Narodzenia i pielgrzymowania do żłóbka, w którym dla wszystkich narodził się Jezus. A teraz zobaczcie, jak wyglądał nasz udział w orszaku Trzech Króli. Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam z fantastycznego marszu Trzech Króli Sosnowca. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zamanifestowali swoją wiarę, którzy przybyli i nie zrazili się mimo tej pogody zimowej, wiatru. Jesteście kochani, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Fantastyczne kolędy, fantastycznie wykonane przez naszych parafian, diecezjan, oczywiście z diecezji sosnowieckiej. Pozdrawiam wszystkich z marszu. Szczęść Boże! Rwete z rejwak bali krzyki, ważne cechy pijatyki. Duszo hulaj, hulaj duszo, niech problemy cię nie wzruszą. Biedak do drzwi niech kołacze. Ktoś tam płacze, dziecko płacze. Był tu gość z brzemienną panną, wysełem ich do stajni. Może pomóc im potrzeba? Nie, zarobisz na nich chleba. Ważne, że nam starczy jadła, bylem z ławy nie upadła. Kufel w górę tobie siada, kto chce mi pod ławę spada. Miodu kwartę czy kiełbachy? Ubaw mamy aż po pachy, u was przednia jest hulanka. Brzuch napełni tłustą strawą, trwaj o chwilę, trwaj wiesiado. Ja już się nie mogę ruszyć. Dobry czas przeszkodzić tuszy, spadł na nich otrętwienie. Wiekle dziś otrzymam premię. Choć się goście troszkę męczą, nam takie wpisy to brzęczą. Humor tylko tak poprawisz, gdy porządnie się zabawisz. Coś ta ława niewygodna. O, nie pije bać pan tu zna, ja skorzystam. Ja ci dam pić tego dzbana, łapaj gościa, cudze bierze. Już i tak było nieświeże. Hej pan, nie obrażaj gości. No i po coś tak złościć? Dzień piękniutki, piwko grzane, damy idą malowane. Żyć nie stękać, nalej jeszcze, zaraz w jednym słowie streszczę. Na czym ma polegać ubaw? Nalej w michu, moja luba. Brzuch jest pełen, to i feta. Dobrze prawi ma kobieta, nie, tam więcej nic nie trzeba.
Tak nie dotrzesz pan do nieba. Obok brzucha jest i dusza, która wewnątrz się porusza. Jej na ławie nie położysz. Ją nakarmi pokarm Boży. Strawa ducha, miód na serce. Dziś trwa dusza w poniewierce. Jakże głodna i strudzona, Boga pragnie utęskniona. Pragniemy tegorocznym orszakiem przypomnieć, jak ważnym jest dla każdego człowieka dobre, głębokie przeżywanie świąt. Cieszenie się, radowanie, śpiewanie, spędzanie czasu z rodziną i jednoczenie się z innymi ludźmi to istota świąt. Zawsze, jak Państwo pamiętacie, doskonale, najlepiej porywała nas do takiej wspólnej jedności, wspólnego radowania się właśnie dzieciaki pod szyldem Florianki, przygotowane przez panią Agnieszkę Furtacz. Zapraszamy również i oklaskamy. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Prosta pioseneczka do stajenki, do stajenki. Do stajenki, do stajenki, gdzie leży maleńki. Do stajenki, do stajenki. Dziś w stajence mały Jezus się narodził. Myślę, że niektórzy znają. Dziś w stajence mały Jezus się narodził i pobożnie swoje małe rączki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy zaśpiewali. Zaśpiewajmy kolędę! Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś. Jezus.
proszę Państwa, świętować czas, świętować czas. Przed nami niebiańskie anioły w scenie sprzątanie szopki. Przywitajmy aniołów gorącymi brawami. Trzeba pilnie tu posprzątać. Pajęczyny wiszą w kątach. Wymień sęką w żłoby wołka. Dolej wody dla osiołka. Niebiański zwoń już wzywa nas. Świętować czas. Trzeba nam z największą gracją zająć się tą celebracją. Chwilkę jeszcze niech wysuszę. Kilka prądów odchyli. Tam, gdzie wejście zamiast bramy, napis sprawie zapraszamy. Niebiański dwoń już wzywa nas, świętować czas. W tań świąteczny zaraz ruszę. Sprzątaj izbę, sprzątaj duszę. Jak się zakurzyło wielce. Ścieraj kurze, oczyść serce. Wymieć wszystkie zaległości. Będzie dzisiaj dużo gości. Niebiański dzwon już wzywa nas, świętować czas. Wiecie, słuchać lekkie brzmienie. Dziś jest Boże Narodzenie. Przyje radość niepojętą, wspólnie przeżyć takie święto. Jezus światu się ukaże, dziś zbawienie niesie w darze. Niebiański dzwon już wzywa nas, świętować czas. Czysto i świeżo w naszej stajence, przytulnie ciepło, aż rośnie serce. Hej, aniołowie, radosne pienie, niechaj obudzi każde stworzenie. Stój tu, aniele, i patrz przed siebie, gdy ujrzysz gwiazdę jasną na niebie. Krzyknij nam alarm i moc truchleje, w przybyłych gości wlejcie nadzieję. Alarm! Nie teraz, gdy ujrzysz gwiazdę. Już widzę gwiazdę tam przed pojazdem. Co za hałasy, co tu się dzieje? Alarm, już idą. Niech moc truchleje. No właśnie tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za oklaski. Myślę, że oklaski jeszcze większe powinny być. Mocne. Gratulujemy. Kochani, ja widzę, że chyba wam troszkę zimno. A więc tym bardziej zapraszam serdecznie znowu do wspólnej zabawy. Zabawy. W zasadzie nie trzeba za dużo nic mówić. Wystarczy powiedzieć Florianki, proszę oklaski. Znają wszyscy. Prawo w lewo, prawo w lewo, prawo w lewo. Góry gwiazda Jezusowi w obłoku, Józef z Marią asystują przy boku. Thank you.
Maryja Jezu lęka powiła, zdobądź wiele i pociecha nam miła. I ostatni raz, hejżej na dyna, dyna na, baleniki do góry, Betlejem. I ruszamy się, hejżej na dyna, dyna na, rodzi się duch dzieci na Betlejem, Betlejem. Jeszcze będzie za chwilkę, ale bardzo się cieszę, że Państwu się podobało. Rzeczywiście takie kołysanie się, ruszanie. Kto nie ma balonika, też może podnieść ręce do góry. Spokojnie. My damy radę, a więc Państwo też. A teraz uwaga, bo będzie się działo. Walka dobra ze złem. To niemalże codzienność, również i nasza. Powitajmy oklaskami właśnie naszych artystów w tej scence pod tym tytułem Walka dobra ze złem. Szaty świątecznej bieli, radość niech serca nasze ośmieli. Dziś się narodził, świat oswobodził, maleńki Bóg. Nie darmo pojść nasze szpieki, kamraci z piekła, wstawać w szeregi, przed ludzi, by przebudzić nasz pierwszy wróg. A nie woje, silni i młodzi, diabłom nie damy za noc się wodzić. Górę oręża i niech zwycięża anielski chór. Na wszystkich zrób to walkę ochotę, wyrwać im radość, pątrować cnotę, by stopić duszę, zostawić muszę srogi mur. Diabelska horda nas nie zatworzy, my wprowadzimy porządek Boży. Ludzkiego rodu od słońca wschodu bronimy wciąż. Ajby okazja nam nie uciekła, walczyć diabliska, co rodem zbiegła. Naszym atutem i atrybutem przebiegły wąż. Niestraszne nam są przebiegłe węże, my je zniszczymy dobra orężem. Chwytaj za miecze, nad światem pietrze trzymamy wraz. Nam przypisana władz nad światem, znasz się nowe prat, łaty prat, z bratem, klasą się szerzy. Boi się wierzyć, że przyszedł czas. I znów stoczymy walkę odwieczną. Zdziwi szach niby spieszą, diabeł szaleje. Stracił nadzieję i pada z nóg. Siwym krzyżem ogniem i siarką. Ludzie, o dobro walczyć nam warto. Raczej nie warto. Nie ufaj czartom, zwycięży Bóg. Anielskie pióry wzlecą pod chmury. Na harfy dzień Chrystus nadchodzi, by świat odwodzić, zwyciężyć lęk. Dni uroczyste daj nam o Chryste. Ruszajmy w tarni, serce rośnie, tańczy radośnie, gdy przyszedł Pan. Góra Maniały! I znowu Państwo macie okazję i pokołysać się, i poradować się. Czyli Florianki i gromkie oklaski, proszę. Ten szczególny dzień się budzi.
gwiazdeczko mała śpieć, więc tu dzieciaczki z przodu i dzieciaczki z tyłu zapraszamy do zabawy wspólnej. I lecimy. I ruszamy się, bo trochę chłodno, jak słońce przestanie świecić. Serdecznie. Proszę spojrzeć tutaj z boku, mamy już, mamy Jezusa, Maryję i coś widzę, że Maryja chce zaśpiewać Jezusowi kołysankę naszemu dzieciąciu, także pomoże na pewno, pomogą Florianki. Zaczynamy! Świat się budzi.
myślał, coś wielkiego dziś zobaczę. Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie, że ich król jest malusienki i że płacze. Teraz śpi dziecino mała, teraz śpi dziecino miła. Ziemia bogactw ci nie dała, wobec ciebie jedną myśl. I ostatni raz, teraz śpi. Jak pięknie mama śpiewała swojemu dziecku. Drodzy Państwo, jak to było? Kto był pierwszy? Kto pierwszy się kłaniał? Kto pierwszy się dowiedział? Też i my chcemy tutaj w akcji naszego pasterza pokłonić się Jezusowi. Zapraszam, Adrianie. W swojej skromności, cichości, tak to pewnie wyglądało. Pewnie nie dużo się mówiło, ale się działo. I ukłon świętej rodzinie, Dzieciątko Jezus. Słyszę, że nadchodzą, w zasadzie oni już są, ale są już gotowi, by oddać pokłon. Ale zanim przejdziemy do tej scenki, chcemy ubogacić się słowem Ewangelii według świętego Mateusza. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Witamy już szlachetnych trzech króli. Do Szopki przybywa jako pierwszy król afrykański Baltazar XIV. Król afrykański przywita dzieciątko, a następnie złoży dar. Mirra to symbol cierpienia, proroctwa, cenny dar. W dawnych czasach cenniejsza była mirra od złota. Pragnieniem i tęsknotą mojej duszy jest przyjść do Betlejem i oddać pokłon Panu. Zbliża się do żłóbka król azjatycki Melchior XIV. Powita dziecię Jezus, odda pokłon i złoży dar kadzidło, symbol naszych modlitw, uznania prorockiej misji Chrystusa. Dni powszednie pędzą z prędkością światła. Czas się zatrzymał. Czas miłości. Oddaję Tobie pokłon, wielki Panie, i moje królestwo weź swe władanie. Jako ostatni do Szopki podąża
król Europy, Kacper XIV. Jako ostatni z szlachetnych gości powita Jezusa król europejski Kacper, składając pokłon i obdaruje dzieciątko złotem. Szczęśliwie odkryłem na niebie gwiaździstym, że nastał dzień święty, piękny, uroczysty. Bóg się nam objawia w święto Epifanii. Teraz już na świecie nie jesteśmy sami. Sens nadajesz życiu wraz z tym objawieniem. Jezu, przyjmij proszę pokłon, dziękczynienie. To ten moment bardzo doniosły, a więc niech te brawa wybrzmieją na chwałę Pana i by były one również tym naszym ukłonem na, za świętej rodziny. Jestem pełen podziwu i uznania dla Was, kochani, że wzięliście udział w tym orszaku mimo tej zimowej pogody. A cóż powiedzieć o naszych wspaniałych aktorach i tych, którzy śpiewali, i tych, którzy tak pięknie jasełka odgrywali. Jeszcze raz brawa dla nich, kochani. I dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy także w Sosnowcu odbyć orszak Trzech Króli. Dzień dziś wesoły. Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was, kochani. Na wasze rodziny, wasze domostwa. Na osoby wam drogie i bliskie. Niech dobry Bóg błogosławi całemu naszemu miastu Sosnowcowi, a także i naszej ukochanej ojczyźnie Polsce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz co? Poloneza czas. Poloneza czas zacząć. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za błogosławieństwo, bo to najważniejsze, by i świat z tym wszystkim. Służby porządkowe już otwierają barierki. I teraz proszę, ustawiamy się czwórkami. Pierwsza para będzie... Dzieje się, proszę Państwa, ten wiatr jest niemożliwy, ale to myślę na chwałę Pana Boga. I są następne pary i zapraszamy wszystkich. To jest też ten moment, by troszkę się pocieszyć. Chwała Pana się objawiła i w tańcu. Zapraszamy wszystkich. Współczesnemu człowiekowi bardzo często brakuje odwagi i determinacji mędrców. Nie jest łatwo wstać z kanapy, wstać z ciepłego, przytulnego miejsca, bezpiecznego, by wyruszyć w nieznane za znakami, które ofiaruje nam Bóg. Czy jestem gotowy, by wyruszyć w drogę, by podążać za Jezusem? Czy tego chcę, tu i teraz?